ogarnięty bezdenną rozpaczą. Do ostateczności zgnębiony, wyczerpany nerwowo Lesio znalazł jedno, jedyne radykalne wyjście. Popełni zbrodnię doskonałą. Zaprzestał na chwilę syzyfowej pracy, pomyślał ostrożnie, odłożył łyżeczkę, na palcach udał się do pokoju i... I przyniósł sobie stamtąd taśmę klejącą i żyletkę. Pot płynął mu z czoła strumieniami. Ręce mu się trzęsły, a w sercu zakwitło gorące współczucie dla wszystkich morderców świata. Naprawdę nigdy dotychczas nie przypuszczał, że popełnienie zbrodni będzie wymagało aż tak... Co jest, Lesio? Co się stało? A co się stało? Nie cieszysz się? Cieszę się? No, będziesz audiobookiem, Storytel. W sto co? Storytel. Ry. A po angielsku? Dlaczego po angielsku? Po polsku. A, no. Lesio, stop, poczekaj. Możesz mi powiedzieć, co ty w tej chwili robisz? Liczę ry do stu. No bo tak pan powiedział, żeby sto, ry, tel. A tel po angielsku to powiedz. Dlatego pytam, czy po angielsku, nie? Ry. Licz pan ze mną, bo się pogubię. Ry. Co głupie. Ry. Story. Tell. Lesio w audiobooku Story Tell.